Nie przyjechaliśmy tutaj na zwiedzanie, przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wygrać, powiedział Steve Jansen, belgijski trener reprezentacji Europy przed dwoma towarzyskimi meczami z reprezentacją Japonii. Na transmisję z pierwszego z tych dwóch spotkań zapraszają Państwa Grzegorz Pajda i Adam Dudlinger. To wydarzenie naprawdę historyczne. Pierwszy taki mecz, test mecz pomiędzy Japonią a Europą. Japończycy, jak wiadomo, światowa potęga w baseballu, bardzo mocna liga, bardzo duże zainteresowanie tak tą dyscypliną sportu na Wyspach Japońskich, no i konfrontacja Europy. Jeżeli chodzi o reprezentację Europy, to jest absolutny debiut tej drużyny. W ogóle nigdy w historii rozgrywek baseballowych nie było czegoś takiego jak reprezentacja jednego kontynentu, a więc w tym elemencie, w tej materii Europejczycy przecierają szlaki. Dziś gramy oczywiście na stadionie Tokyo Dome. To legendarny stadion, stadion z lat 80. Stadion, na którym na co dzień gra drużyna Yomiuri Giants, najbardziej utytułowany zespół w historii Ligi Japońskiej. 55-tysięczny obiekt. Mecz rozpocznie się o godzinie 18 czasu tokijskiego, a żeby zachować neutralność, sędziować będą Chińczycy. Pierwsza piłka o godzinie 18:05 czasu japońskiego, także 10:05 u nas. Jeszcze ostatnie ustalenia. Widzimy w niebieskiej czapeczce z napisem Europe i z dziesiątką na plecach Steve'a Jansena, Belg, który jest w sztabie reprezentacji Holandii, nie jest głównym trenerem Holandii, a po prawej stronie... Znaczy jest głównym trenerem Europy, ale nie jest głównym trenerem reprezentacji Holandii. A w czarnej czapeczce, oczywiście z napisem Japan, trener reprezentacji Japonii. Hiroki Kokubo. Hymny zdaje się, że już były na stadionie Tokyo Dome. 55 000 widzów to jeszcze nie ma, ale miejmy nadzieję, że obiekt się zapełni. No, ten stadion jest prawdziwą ikoną dla Japończyków, dla tego najpopularniejszego sportu w Japonii. Bo baseball jest w Japonii sportem numer jeden. Wyparł nie tylko sprowadzoną, myślę, z Europy piłkę nożną, pobił ją na głowę już dawno, ale również te tradycyjne narodowe sporty Japończyków, sumo przede wszystkim. Proszę Państwa, skład reprezentacji Europy. My będziemy Państwu przybliżali poszczególnych zawodników, z jakiego kraju. No wiadomo, że reprezentacja Europy oparta jest głównie o trzy reprezentacje. To jest Hiszpania, Włochy oraz Holandia. I zawodnicy są właśnie z tych państw. Oczywiście mamy w szerokim składzie, są również zawodnicy z innych krajów, między innymi mamy jednego Czecha. Wiadomo, że te kraje, które wymieniłem, dominują w Europie, w ostatnich mistrzostwach Europy. Holandia przed Włochami, na trzecim miejscu Hiszpania, na czwartym miejscu Czechy. No Włosi najczęściej spotykają się w finalach, w finale najbardziej utytułowaną reprezentacją w Europie, jeżeli chodzi o oczywiście mistrzostwa Europy, która wywalczyła od 1954 roku 21 tytułów mistrzowskich. Skład Japończyków. Bardzo mocna reprezentacja, no ale już mówiliśmy o japońskiej lidze na poszczególnych bazach. Na poszczególnych pozycjach naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy i Europę czeka tutaj niezwykle trudne zadanie. Oczywiście składy reprezentacji Japonii widzimy w ustawieniu defensywnym, to jak Japończycy będą rozstawieni na bazach, plus oczywiście łącznik i zawodnicy zapolowi, bowiem Japonia jest no nie tylko faktycznym, ale też nominalnym gospodarzem pierwszego meczu, a z kolei u Europejczyków nie widzieliśmy rozstawienia w polu, widzieliśmy rzecz jasna kolejność wchodzenia na pałkę, bowiem Europejczycy jako goście będą pierwsi odbijać. W pierwszej części każdej zmiany punkty będą próbowali zdobywać Europejczycy, Japończycy będą się bronić. No i w
W związku z tym, jeżeli w połowie dziewiątej ostatniej regulaminowej zmiany reprezentacja Japonii będzie prowadzić, to Japończycy nie będą już wchodzić na pałkę. Rozegrana zostanie tylko połowa dziewiątej zmiany. Mecz zakończyłby się wtedy po 8,5 inningach. Myślę, że to jest dobra sportowa reguła. Kiedy zwycięzca jest już znany, nie ma sensu tracić sił, to A, B, nie ma też sensu pastwić się nad przeciwnikiem. To dzisiaj, jutro o tej samej porze, 10 czasu warszawskiego, 18:05 czasu tokijskiego, rewanż, no i tam Europa będzie gospodarzem po raz pierwszy w historii. Dziś Europa po raz pierwszy w historii występuje, jutro reprezentacja Europy po raz pierwszy w historii będzie baseballowe. Tak, seria przewiduje dwa spotkania. Być może jest to początek jakichś spotkań, tak jak Adam powiedział. Po raz pierwszy reprezentacja kontynentalna mierzy się z reprezentacją narodową w baseballu. Oczywiście Japończycy, tak jak już mówiliśmy, mało tego, że to jest bardzo mocna liga, to jeszcze liga ciesząca się niezwykle wielką popularnością. Bardzo dużo widzów na stadionach, najwyższa ilość, druga na świecie. Druga na świecie ze wszystkich lig. Tak, ze wszystkich lig, ze wszystkich sportów, ze wszystkich krajów świata. Druga na świecie, jeżeli chodzi o łączną frekwencję w sezonie. 23 miliony, mniej więcej 23 miliony widzów ogląda w mecze Ligi Japońskiej w całym sezonie. Oczywiście można to mierzyć również inaczej. Można mierzyć średnią widzów na mecz. Tutaj już Liga Japońska nie wypada tak dobrze, ale jeżeli chodzi o tą sumaryczną liczbę widzów w sezonie, to Japońska Liga Baseballowa jest najlepszą ze wszystkich na świecie we wszystkich sportach. Mamy reprezentację Japonii. Zawodnicy ustawiają się w tej chwili na swoich pozycjach. Widzieliśmy Sakamoto. Nobuhiro Matsuda, występujący na trzeciej bazie. Oto numer 4. Tak. Ryosuke Kikuchi, zawodnik Hiroshima Toyo Carp. On będzie grać na drugiej bazie. Miotaczem, tą najważniejszą osobą w defensywie jest Daichi Ohsera, zawodnik klubu właśnie z Hiroshimy. Podobnie jak Kikuchi, Ohsera gra w Hiroshima Toyo Carp. No i mamy tutaj regułę designated hitter, która w lidze baseballowej w Japonii obowiązuje nie wszędzie, bo w Japonii też są dwie ligi, tak jak i w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mają narodową i amerykańską, Japończycy mają ligę centralną i ligę Pacyfiku. W jednej obowiązuje ta reguła, w drugiej nie. W każdym razie w meczach Japonia kontra Europa obowiązuje reguła designated hitter, a więc jest wyznaczony 10 zawodnik do składu, który przy wchodzeniu na pałce będzie tego to dżentelmena miotacza zastępował, po to, żeby oszczędzać jego siły, no i dlatego, że miotacz na ogół jest najsłabiej odbijającym w drużynie. Daichi Ohsera, pierwszy miotacz reprezentacji Japonii w dzisiejszej konfrontacji z ekipą Europy. Zawodnik młody, jak Państwo widzieli, no i konferencja prasowa. Jestem zaszczycony, że trener wybrał mnie do pierwszego składu. To wszystko przepełnia mnie ogromną dumą, mówił 23-letni Japończyk. Wczoraj, w poniedziałek, odbyły się konferencje prasowe, podczas których obaj trenerzy ujawnili, którzy zawodnicy będą pierwszymi miotaczami. No to jest zdecydowanie najważniejsza pozycja w baseballu, no i najważniejsza wiadomość przed każdym meczem, kto będzie tym starting pitcherem, czyli pierwszym miotaczem. Ohsera, 23 lata, w ubiegłym sezonie Ligi Japońskiej w lidze centralnej został wybrany debiutantem roku. To oczywiście jeszcze rozgrzewka, kilka rzutów treningowych. Znam się na pałce. Reprezentant Europy już jest.
Ja może tylko przypomnę, proszę państwa, miotacz rzuca z odległości 20 yardów, czyli 18 metrów 39 centymetrów, natomiast między bazami odcinki do przebiegnięcia to yardów 30, a w przeliczeniu na nasze centymetry 27 metrów 43 centymetry. Jako pierwszy Juan Carlos Infante na pałce, Włoch grający nominalnie na trzeciej bazie. I pierwszym zagraniem tego meczu był strajk. Słyszeliśmy reakcję zdecydowanie pozytywną japońskich kibiców. Strajk to bowiem dobra wiadomość dla gospodarzy. Drugi strajk to oznacza, że miotacz prawidłowo wykonał narzut. Trafił piłką w strefę strajku, czyli w taką przestrzeń, w której pałkarz teoretycznie może piłkę odbić, ale pałkarz tego nie zrobił. A więc już dwa strajki, trzeci strajk będzie oznaczał wyautowanie. Tymczasem Infante odbija piłkę. I to jest out. Out z powietrza. Tak. Jeżeli piłka zostaje uderzona przez pałkarza i zawodnicy bezpośrednio wyłapią piłkę lecącą, bez dotknięcia ziemi, wówczas jest automatycznie zawodnik uderzający piłkę wyautowany. Mamy powtórkę. Spora asekuracja i pierwszy z trójki Europejczyków, którzy mieli szansę, mają szansę zdobyć punkty, został wyautowany. Alessandro Valio, drugobazowy, teraz będzie próbował zmierzyć się z rzucającym Osero. No i znowu strajk. Dobra postawa japońskiego miotacza, absolutnie kluczowa rzecz jasna, jak to w baseballu. Jeden out już mamy, wyautowanie trzech zawodników oznacza koniec połowy danej zmiany. Wyautowanie trzech zawodników oznacza, że zespoły zamieniają się rolami. Teraz mieliśmy sytuację pierwszą w meczu, a mianowicie był błąd miotacza. Tak zwany ball. Tych błędów może być nieco więcej. Trzy strajki oznaczają wyautowanie pałkarza, ale dopiero cztery bole oznaczają, że pałkarz dostaje darmo pierwszą bazę. Odkłada kij i spokojnie wykonuje tak zwany walk. Po prostu idzie sobie na pierwszą bazę po czterech bolach, które są, no najprościej mówiąc, uznawane za błędy miotacza. Musi dobiec do pierwszej bazy, ale w tej chwili widzimy, że piłka była szybciej na pierwszej bazie niż próbujący skutecznie odbić piłkę Włoch, a więc drugi gracz Europy zostaje wyeliminowany. W pierwszej sytuacji mieliśmy aut z powietrza, teraz mamy aut na pierwszej bazie. Zawodnicy pracujący w polu do pierwszobazowego dorzucają piłkę, zanim dobiegnie tam pałkarz, wtedy mamy aut na pierwszej bazie. Nie ma potrzeby, żeby tego zawodnika dotykać. 150 km na godzinę to jest oczywiście prędkość narzutu, a nie prędkość odbicia. A teraz na pałce pierwszobazowy Kurt Smith, reprezentant Holandii. Dwa strajki, dwie dobre piłki miotacza i proszę państwa, jesteśmy w sytuacji takiej, że jedna dobrze rzucona piłka przez miotacza spowoduje to, że będziemy mieli zmianę. Zgadza się, dwa strajki i dwa auty. Europejczycy są już na granicy. No myślę, że reprezentacja Japonii jest faworytem tego meczu. Oczywiście to jest sport, wszystko może się tutaj zdarzyć, ale myślę, że Japonia jest faworytem. Oczywiście nie oszukujmy się, w tym meczu nie ma gwiazd MLB, nie ma zawodników z MLB. Najlepsza liga świata, liga amerykańsko-kanadyjska, jeszcze nie zaczęła rozgrywek, ale już od 1 marca odbywają się tam mecze przedsezonowe, no i wszystkie gwiazdy są już na zgrupowaniach. Natomiast Japończycy wystawiają tutaj mocną ekipę złożoną z gwiazd swojej ligi.
która również rozgrywa mecze przedsezonowe, ale nie zaczęła jeszcze sezonu zasadniczego Nippon Professional Baseball League. No i Japończycy, będąc tutaj u siebie, no, mają czas, żeby te gwiazdy na te dwa mecze ściągnąć. Udało się odbić i nie dobrze, ma autu z powietrza. Błąd. Błąd, proszę Państwa, Japończyka. I Europejczycy mają pierwszą bazę, czego nam tutaj za dobrze realizator nie pokazuje. Realizacja nie jest rewelacyjna. Teraz widzimy Europejczyka na pierwszej bazie. Odbija Smith w bardzo ciężkiej sytuacji. Dwa auty, dwa strajki. Próbował dopaść do tej piłki Juhei. Tak, bo on jako środkowy zapolowy. Ale to jest jedna z największych gwiazd drużyny japońskiej. Zdecydowanie tak. Tutaj, jak mówiłem, w reprezentacji Japonii sporo gwiazd. 19 zawodników, których trener Japończyków miał na listopadowe mecze z gwiazdami MLB. 19 zawodników z tamtego składu powołał na Europę, a więc Kurt Smith na pierwszej bazie i reprezentant Hiszpanii Fernando Martinez wchodzi na pałkę. Czwarty w kolejności, czwarty z tej europejskiej dziewiątki. Tak, grający nominalnie na pozycji prawego zapolowego Hiszpan. Oczywiście punkt zdobywa drużyna, której zawodnik, czy też zawodnicy wykonają pełny obieg przez wszystkie od pierwszej do czwartej bazy. Wówczas każdy zawodnik oznacza punkt. Uderzenie. No niestety, proszę Państwa, Hiszpan nie zdążył na pierwszą bazę. Piłka była szybciej i mamy pierwszą zmianę. Yanagita, Kikuchi i Sakamoto jako pierwsi będą z drużyny japońskiej uderzać. Połowa pierwszej zmiany meczu. Japonia, Europa za nami. Europejczycy, którzy są oficjalnymi i faktycznymi gośćmi, nie zdobyli punktu. Udało im się osiągnąć już w sytuacji krytycznej przy dwóch autach i dwóch strajkach pierwszą bazę. Lepsze to niż nic. Zdarzają się mecze, w której drużyna nie osiąga nawet tego. No a teraz zobaczymy, jak Europejczycy radzą sobie w obronie. Przede wszystkim ciekawi jesteśmy, jak z japońskimi pałkarzami poradzi sobie Rob Kordemans, 40-letni miotacz europejskiej ekipy. To właśnie na Holendra postawił trener Jansen. Rob Kordemans, weteran, 40-letni zawodnik. W tej chwili reprezentuje klub z Amsterdamu, Piratów z Amsterdamu, a więc gra w miejscowej lidze. To był zawodnik, który jako pierwszy miotacz wziął udział w finale Pucharu Świata w 2011 roku w Panamie. To był pamiętny finał. Holendrzy sprawili wtedy ogromną niespodziankę. Pokonali w finale Kubę, która była zdecydowanym faworytem, która broniła tytułu. No i ten finał przeszedł również do historii jako ostatni finał Pucharu Świata. Potem już tych rozgrywek nie kontynuowano. Ale mamy inne za to. Mamy inne za to. Odbywa się oczywiście turniej World Baseball Classic, który uznawany jest za nieoficjalne mistrzostwa świata. Oto właśnie Kordemans. Nieoficjalne mistrzostwa świata. Ostatnia edycja w 2013 roku. Transmitowaliśmy to wydarzenie w Eurosporcie. I od 2013 roku tytułem nieoficjalnych mistrzów świata cieszą się Dominikańczycy. I've been on this team for 20 years, so and I've known the coach for a long time. And, moja kariera trwa już 20 lat. Naszego trenera znam też równie długo. What I said, it's against Japan, number one in the world.
To jest dla mnie wielki zaszczyt, że trener Jansen postawił właśnie na mnie jako na starting pitchera w meczu z Japonią, bo przecież Japończycy są najlepszą drużyną świata, powiedział Rob Cordemans. Troszeczkę mi tu zamieszał, bo mówiłem, że World Baseball Classic wygrali Dominikańczycy, a tutaj Cordemans wyjeżdża z informacją, że Japonia jest najlepszą drużyną świata. To się nie wyklucza. Ostatnie nieoficjalne mistrzostwa świata wygrała Dominikana, ale Japończycy są pierwsi w rankingu. Pierwszy z Japończyków, proszę Państwa, został wyeliminowany. Krótkie, zbyt krótkie uderzenie, bez problemu. Europejczycy, tam widziałem, że Oscar Angulo z Hiszpanii walił na drugiej bazie. No i przede wszystkim Kurt Smith, Holender grający na pierwszej bazie, poradzili sobie